Demokratycznie wybrana władza sięgnęła po coś, co jej się nie należy. Zmienia ustrój naszego państwa. Ten dzień 20 lipca zapamiętamy tak samo głęboko, jak pamiętaliśmy dzień 22 lipca. Haniebnie. Kiedyś pójdzie w niepamięć, a ci, którzy spowodowali, że zmuszeni jesteśmy dzisiaj się spotkać, mam nadzieję, że przynajmniej konsekwencje polityczne za to poniosą. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! My musimy w drodze pokojowej doprowadzić do przywrócenia zabranych, odbieranych nam praw. Ale należy pamiętać o tym, że ci wszyscy inaczej myślący są naszymi braćmi i nie wolno ich deptać i nie wolno im krzywdy wyrządzić. Nasza rewolucja, ta tak jak rewolucja Solidarności, jest rewolucją pokojową. Konstytucja! 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 W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary. Konstytucja! 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 Proszę Państwa, 20 lat działam w organizacjach pozarządowych, w Kwidzynie, w trzecim sektorze i po raz pierwszy czuję, że organizacje mogą zgasnąć. Każdego dnia, pracując tutaj, działając społecznie, czułam, jak rosną mi skrzydła, a dzisiaj boję się o los organizacji. I to nie chodzi wcale o ukrócone fundusze, bo my sobie poradzimy, bo my sobie radzimy, wspiera nas biznes. Ale chodzi o wolność słowa, o to, chodzi o możliwość swobodnego działania. A dla tych tam personelu technicznego z PiS-u to mam wiadomość, jest dobrze.